Hej, cześć, mangu wam wszystkim. Ja jestem Dziuczo, a to jest Eurotrack Simulator 2. Moi drodzy, witam was z Albanii, dokładnie z miasta Durres. Troszkę zaraz sobie po tym Durres pochodzimy. Moi drodzy, plan jest taki. Ja już sobie sprawdzałem rynek zewnętrzny, bo chcę wypełnić ten, wiecie, crossing off, czy jak to się tam nazywa. Wiecie, gówno. W sensie, no, odkrywanie miast, o. Tylko, że tak, ani z Wlory, ani z Fier, ani z Durez nie mam żadnych ładunków. Najbliższy jest z Tirany i żaden nie jest na więcej niż 200 km, a przynajmniej nie tutaj po Bałkanach. Więc inaczej będę sobie musiał to ogarnąć. Mamy do odkrycia 15 miast. Więc no, więc jest co robić. I to byłoby chyba na tyle słowem, że tak powiem, wyjaśnienia. Więc co, moi drodzy? To byłoby chyba na tyle. Pojedziemy sobie do Wlory. Ja już tutaj byłem, bo już raz próbowałem ten odcinek dla was nagrywać. Niestety nie pykło. Miałem problem z internetem i tak dalej, straty taty. Nie umiałem w ogóle tego wszystkiego pogarniać. Więc no, musimy przeżyć. Pokażę wam teraz ten punkt widokowy, bo jest on zajebisty, naprawdę. W Durres byłem w tym roku na wakacjach i powiem wam, o Jezus, miodzio, naprawdę miodzio, jak to jest odwzorowane wszystko, to jest szok. W samym porcie nie byłem. Ale pokażę wam miejsca, w które chodziliśmy z żoną, bo są tutaj. Także no, powiem wam. Czekajcie, ja sobie. Tylko ja już nie pamiętam, jak mój hotel się nazywał. Kurka. Rondo jest tam i też, kurde, nie pamiętam tej konstrukcji na nim, ale chyba jest. Ten kościółek jest odwzorowany idealnie. Google Maps, gdzie ja mam Google Maps tu? Ni chuja, nie pamiętam, jak nasz hotel się nazywał. Patrzcie. Jest to rądko. Jest Vivas. I zaraz wam powiem dokładnie. Jakie myśmy tam odległości robili? I w zasadzie dopiero w tej grze i po tym, co tutaj można zobaczyć, ja sobie uświadamiam. W jakiej skali jest ta gra zrobiona? Dokładnie to jest odległość około 4 km. I
Kamera 0. Słuchajcie, w którą stronę jest miasto? W tą. Dobra. Najczęściej z żoną przychodziliśmy sobie tutaj, na to molo. Tutaj są takie sklepiki różne i tak dalej, kawiarnie, straty, taty. I tutaj na to molo sobie przychodziliśmy. Tutaj był taki fajny plac zabaw dla dzieciaków, więc na tym placu zabaw też dużo czasu spędzaliśmy. Tutaj jest taka baszta, dobrze mówię, baszta, wieża. Czekajcie, pewnie się. Generalnie tu to jest takie jakby, nie wiem, stare miasto. Wieża, o. Tu jest ta wieża, na tej wieży jest kawiarnia. Więc tutaj sobie przechodziliśmy. Tutaj też się fajnie chodziło. Tutaj to jest troszkę, wiecie, takie nie jest to idealnie odwzorowane, bo tutaj generalnie była droga, takie rondko i tak dalej, ale wiecie, najważniejsze jest to, że coś tam jest. Tutaj meczet, generalnie takie fajne miejsce do spacerowania. I powiem wam tak, tędy dużo chodziliśmy, wzdłuż tego płotu przy porcie, chodniczkiem, cyk, 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 cyk. No powiem wam, odległość niesamowicie wielka to była. Chodziliśmy sobie tutaj, tym przejściem, które też jest ładnie odwzorowane. Przejazd kolejowy, który jest też ładnie odwzorowany, bo też był, tylko że po nim pociągi nie jeżdżą, więc się nie dziwcie, że tutaj samochód stoi. Generalnie te samochody zaparkowane tutaj to nie jest żadna abstrakcja, one tak faktycznie tam często są zaparkowane na rondach, więc jest normalne. Tutaj sobie chodziliśmy tędy. To też jest odwzorowane. To była chyba jakaś knajpka czy jakiś klub, coś takiego. Ten hotel też jest odwzorowany ładnie. Ja to ostatnio żonie pokazywałem i była w szoku. Tutaj się chodziło na plażę, taki deptaczek. A my tutaj mieliśmy na tej ulicy hotel. Ta ulica też jest ładnie odwzorowana. Gdzieś mniej więcej w tych miejscach mieliśmy hotel. Dokładnie wam nie powiem tutaj, no bo to nie jest, wiecie, idealnie odwzorowane wszystko. To też jest w jakiejś skali. No ale ta droga wygląda tak jak w rzeczywistości. Także powiem wam tak, SCS Software zrobiło robotę. Pierwszy raz jestem w miejscu, które, że tak powiem, mogę sobie idealnie, wiecie, porównać z rzeczywistością. No jestem generalnie w szoku, że tak zajebiście mi to wyszło. Dobra, moi drodzy. Odpalamy. I teraz tak. Ja wam w ogóle miałem w planach pokazać wszystko. I teraz tak. Nie wiem, czy jechać do tej Wlory. Rynek ładunków. Z Wlory. Rynek wewnętrzny. Jesteś z Lory? Świernie ma. A jakie filtry? Jakie ja mam filtry? Nie mam żadnych filtrów. Mogę jeszcze, wiecie co? Zlecenia zewnętrzne. Z Lory. Świer. Irany. No i generalnie wszystko idzie. Tutaj mamy, ale 185 km. Tutaj 300. O, 375. Ale czekajcie, bo to jest. Co to jest? To jest chłodnia, tak? Więc halo, no powinienem mieć też coś na chłodnie.
Meble. Dobra, wiecie co? Jedziemy po to. Mhm. Bo mnie uczyła 200 km, a ja nie chcę wyjeżdżać poza Bałkany, nie chcę jechać na... No, nie chcę jechać do Włoch, nie chcę jechać, wiecie, gdzieś tam w inne rejony, że tak powiem, świata. Chcę jechać tutaj właśnie po, jeździć po Bałkanach i odkrywać te miasta z tego wydarzenia. Więc to będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Co? Ruszamy powolutku, nie? Opa. Kurwa mać, wiedziałem. Gdzie mam to przybliżenie mapy zrobione? Na czym ja to przybliżenie mapy sobie zrobię? Na czymś musimy zrobić? A, nie wiem. Kurza mnie to strasznie, bo wydaje mi się, że mam tą mapę strasznie oddaloną. Wiecie co? Przejrzę sobie tylko szybko ustawienia. Przycisku klawiszy, bla bla bla. Zoomowanie mapy, nie? Czy jakoś tak? Format. A powiększenie nawigacji nie mam. Tu mam chyba wszystkie przyciski zajęte. O. I tak mi to bardziej pasuje. Bo... Czasami tą mapę sobie trzeba przybliżyć, czasami można sobie oddalić, ale wiecie, no w takich miejscach, gdzie jest dużo uliczek, dużo rozjazdów, warto tą mapę mieć przybliżoną, no bo wtedy mamy większe, wiecie, większą... widoczność, o, gdzie mamy jechać. Dobra, czekajcie, ja sobie chcę jeszcze sprawdzić, jaką drogą będziemy jechać. Pojedziemy sobie tutaj, tu jest jakiś punkt do odkrycia, jest to pewnie salon ciężarówek, więc pojedziemy sobie go odkryć. Tutaj jest pewnie agencja pracy, też sobie pojedziemy. Tutaj będzie punkt widokowy. Spoko. Wkurza mnie to, że już część tych miast jest odkryta, na przykład to, na przykład ten Nisz, Kragujewiec, Kragujewiec, Belgrad. Nie wiem czemu już się świecą. Może to jest po to, żeby sobie już tam zrobić, wiecie, przeniesienie, nie? Żeby nie jechać specjalnie skądś tam, tylko od razu się przenieść. Może po to. Dobra, więc jedziemy na Tiranę. W Tiranie jest lotnisko. I tam lądowaliśmy. Z Tirany jechaliśmy autokarem do Durres. Powiem wam tak, już wam chyba w którymś z poprzednich odcinków mówiłem o Albanii, że generalnie Albania podobno jest bardzo ładna, pod warunkiem, że jedzie się tam prywatnie z... Nie z... Chciałem powiedzieć urzędem pracy, kurwa. Nie z biurem podróży, tylko prywatnie, bo biura podróży wciskają w takie średnie miejsca. A jak jedzie człowiek prywatnie, to podobno ma
Podobno można jechać sobie w ładniejsze miejsca, gdzieś tam te góry, nie góry. Nasz znajomy jeździ często do Albanii. Jeździł często do Albanii. Jeździł prywatnie. No i ja nie jestem osobą, która na własną rękę gdzieś tam się wybiera na wakacje. Tak prywatnie to ja sobie mogę jechać, wiecie, gdzieś tu po blisku, a nie na wakacje. My też z żoną jesteśmy wygodni, wolimy, wiecie, na all inclusive się wybrać, niż martwić się na miejscu o jedzenie i tak dalej. Znaczy wiecie, gdybyśmy nie jechali z dziećmi, to co innego, bo wtedy człowiek faktycznie by olał temat, jechał sobie prywatnie i tak dalej. Czekajcie, bo się zagapiłem na kierownicy teraz. Bo wtedy człowiek, tak jak mówię, no jechałby sobie prywatnie i faktycznie moglibyśmy iść do knajpy, gdzieś coś zjeść i tak dalej, i tak dalej. Tylko że wiecie, no z dziećmi jak człowiek jedzie, no to wiadomo jak jest z dziećmi, co chwilę coś tam by chciały sobie przekąsić, coś by chciały się napić i tak dalej, więc no pod tym względem jesteśmy, że tak powiem, wygodni. Wolimy jechać na opcję właśnie z all inclusive. Co mi się nie podobało w całym tym all inclusive? Na przykład to, że wiadomo, to są takie bardziej produkty regionalne. O, myślałem, że tu jest wjazd na to. Tu jest jakaś ukryta droga. Obycie hu. Szczelił. Tam jest droga. Czujecie to? Ale beka. Faktycznie tu jest droga. Ale beka. Ale no beka. Nie jest, no ale co to za droga. Beka, bez szału wam powiem. No ale widzicie, mamy odkrytą drogę, której się człowiek nie spodziewał. Dobra, wracając do tematu. Byliśmy dwa razy w Bułgarii. Na przykład tam te wszystkie, wiecie, napoje dostępne w Olimpii, te soki, kole i tak dalej. Smakowały całkiem nieźle. Wiadomo, to są takie coś pokroju naszej coli original, original, przepraszam, z Biedronki. No, nie są oryginalne, ale są w miarę smaczne. I w Bułgarii, wiecie, no dało się to pić. W Egipcie, jak byliśmy, to samo. Było to w miarę smaczne i nie można było się o nic, że tak powiem, rzucać. A tam, wiadomo, też to były najtańsze. No bo wiadomo, no, czego oczekiwać all inclusive, nie? Ale wlewali to do takich pojemników, jak macie na te, przynajmniej w naszym hotelu, jak macie na te takie sorbety lodowe, wiecie, to tak się miesza tam. I wlewali to do czegoś takiego. I to się rozgazowywało tam. I te kole były takie mega niesmaczne. Zresztą reszta napojów też była taka mech. Więc to była rzecz, która mi się tam najmniej podobała z tego wszystkiego.
Jeżeli trafiliście nie wiem, na moment, w którym wlali dopiero te napoje, to były spoko. Można było wypić i nie były złe. Serio, nawet jak chodzi o to, że najtańsze. Ale jeżeli już po... Czekajcie, bo tam też była jakaś chyba ukryta droga. Nie, dobra. Ale jeżeli, mówię wam, kręciło się już tam godzinę, to było to rozgazowane, no i wiecie. Swego czasu, dawno, dawno temu, starsi widzowie pewnie będą pamiętać, było coś takiego jak Mr. Max Cola u nas w Polsce. I to było ohydne. No. Więc smakowało to właśnie jak taka Mr. Max Cola rozgazowana. Poczekajcie. Dobra, jestem. Jest nasz punkcik, w którym się mamy załadować. Mamy nos swojego. Szybo, otwórz się. Popieluknij się. Cofamy. Nie, już szyba otwarta. Jeszcze nie umiem zaparkować. I oto jest agent normalnie, powiem wam. O. Przycisk 10, enter, cyk. O, no, jest 7 rano, także będziemy mieli sporo czasu do jazdy w dzień. I teraz tak, moi drodzy, my te pojedziemy sobie tutaj. Muszę pamiętać o tym punkcie widokowym. O, ja tą drogą chciałem jechać. Ja nią chciałem jechać i ja nią pojadę. Ale mi się to podoba. Ale mnie się już to podoba, powiem wam. Super. Tu będzie kozacko chyba jechać. Dobra, czyli tak, w Tiranie mamy ten punkt widokowy. Muszę o nim pamiętać. Aha. Jeszcze wam powiem jedno. Strasznie wkurza mnie to, że tutaj nie dołożyli żadnego miasta. Bo powiem wam tak. Tu jest Vlora. Jest Vlora. Spokojnie tu mogli wrzucić jeszcze... Gdzie jest ta Vlora? Tu. Spokojnie mogli tam coś jeszcze wrzucić. A nie wrzucili kompletnie nic. Chociaż, kurde, no powiem wam, nie widzę takiego większego miasta. Widzę tutaj jakąś gminę Hekal gdzieś w tych okolicach. Ale spokojnie mogli coś tu jeszcze walnąć, jakieś, wiecie, małe miasteczko, walnąć drogę. Nie wiem, połączenie z tym tutaj nawet, jeśli... No, żeby tyle mapy nie było pustej. A tu tak, nie dość, że tyle mapy jest pustej, to jeszcze, bo byłem tutaj, jeździłem sobie, nie ma kompletnie żadnej drogi ukrytej. Nic, widzicie, byłem tu, żadnej drogi nie ma ukrytej. Jest to mega irytujące w tym wszystkim. No bo, no kurde, powiem wam tak, no człowiek wydaje na to niemałe pieniądze. 72 zł aktualnie kosztuje ten dodatek. No i jak widzi coś takiego, takie, i tu też taki kawał pusty, no to sorry, no ale kurwa, no jaja sobie ktoś robi, tak. No ale generalnie powiem wam tak, dodatek z tego co widzę ma bardzo pozytywne recenzje. Jest w topce tam sprzedaży.
SCS Software wrzuciło właśnie ostatnio ze Steamu screen, gdzie napisali, że jest to w top tam, w górnej topce sprzedaży, czy jak to się tam mówi. No i wiecie, no kurde, no nie dziwię się, no bo faktycznie dodatek po tym, co ja widziałem tutaj w samej Albanii, faktycznie jest zajebisty, tylko że no widzicie, no są takie puste miejsca. Może w przyszłości to naprawią. Wiecie, to jest też pole do tego, jak będą mieli Grecję robić, tak? Bo tutaj jest Grecja, dobrze mówię? Żebym się teraz nie ośmieszył, ale tak, Grecja gdzieś tam jest, nie? Tak, Grecja, no. Więc tutaj, wiecie, mamy Grecję, więc jeżeli ta Grecja wyjdzie, no to fajne będzie właśnie tutaj, fajnie będzie tutaj zrobić połączenie z Grecją, nie? W tym dole na przykład Caranda jest miasto. Tak dalej. Myślę, że wiecie, nie będzie tragedii, nie? Zawsze mogą tą pustkę jakoś wypełnić. Tutaj też, no jest jeszcze na jedno miasto. Spokojnie miejsce. Więc myślę, że jak Grecja dojdzie, to tutaj też jakąś drogę jeszcze walną. Dodatkowe miasto. No, pożyjemy, zobaczymy. O kurde. No i powiem wam, te ciasne uliczki, to jest też mega fajna rzecz. Sorry, ale nie mam opcji się aż tak wychylić, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Jedź, 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 moja ciężaróweczko, jedź. Objeżdżamy sobie to rondo. Mogłem w sumie tym lewym pasem, a jadę tym zewnętrznym, ale dobra. To jest tylko gra. To jest tylko gra, moi drodzy. Jedziemy sobie do punktu widokowego. Dwa auta na rondach zaparkowane, to jest absurd jak chuj. Pyk. Przycisk 10. Cyk. Tirana. Mamy już 3 punkty widokowe. Właśnie mamy Marinę. To jest Tirana. Znaczy Marinę, tą durę z Marina. Widokowy mamy ten. I mam jeszcze tam zaraz wam pokażę. Mam tam jeszcze jeden punkt widokowy, ale tam nie ma nic ciekawego. To są szyby naftowe pokazane, więc tam nie ma nic ciekawego. Albania jest w ogóle fajnym krajem, tanim. Strasznie tanim. Byliśmy i powiem wam tak, poszliśmy sobie jednego dnia na pizzę, bo już mieliśmy smaka na pizzę. Poszliśmy sobie na pizzę, musieliśmy do tego tam jakieś napoje i tak dalej, piwko. I na nasze, bo płaciliśmy kartą, zapłaciliśmy 40, chyba 2 złote za dużą pizzę, napoje i piwko. I to przy samej plaży. Ja nie mówię gdzieś tam, wiecie, w głębi miasta. Tylko przy samej plaży, gdzie wiadomo, te ceny są najwyższe. Płaciliśmy kartą, więc jeszcze przewalutowanie
nam doszło. Więc powiem wam, jeżeli szukacie miejsca na tani wypoczynek, to polecam. Polecam Albanię. I polecam się wybrać samemu. Gdzieś tam, wiecie, ogarnąć sobie na Bookingu jakieś noclegi czy coś i wybrać się samemu. Nawet samochodem. Na dowód możecie spokojnie do Albanii lecieć, jechać, tylko że samochodem musicie jechać przez Grecję, żeby na dowód się tam dostać. Więc ja autem nie chciałem ryzykować, znaczy nie chciałem ryzykować. No tak, nie chciałem ryzykować, bo trasa byłaby strasznie długa. Już do samej Bułgarii jechaliśmy 2 dni. Więc wiecie, do Albanii to byśmy musieli spokojnie z 3 dni jechać. Także no, odpadł temat samochodu. Mieliśmy do Włoch jechać, tylko że Włochy w tamtym czasie były cholernie zalewane. Były po wodzie. Więc zrezygnowaliśmy z Włoch i braliśmy się do Albanii. O, wyprzedzenie przed przejściem, ale bym miał mandacik teraz. Sześć godzin czasu gry. 300 kilometrów. Troszkę, powiem wam. Dobra, ja tą betoniarkę wyprzedzę. Zjadę sobie na lewy pas. Znaczy na prawy, Boże. Co ja tu pierdolę za prawy? Na prawy już muszę zjeżdżać na lewy. Moja ciężaróweczka też się troszkę zmieniła. Jednego z punchboba sobie usunąłem. Proporczyk, który tutaj miałem, też sobie usunąłem, bo zawadzał te telepasy i inne pierdolasy. No a poza tym żadnych zmian tutaj nie wprowadzałem większych. Dalej jest tu moja renóweczka. Renatka moja. Miałem swego czasu tego nowego MAN-a. No ale powiem wam, średnie podejście jakieś do niego miałem. Wróciłem do Renatki. Renatka mi się wydaje najładniejsza. A, no już nie dziwię się, że 6 godzin będziemy jechać, jak tu praktycznie nie jedziemy autostradą, tylko jedziemy sobie tymi landówkami, nie? Generalnie powiem wam, no kurde, Albania jako taką na mnie wrażenie zrobiła, nie powiem. Góry, morze, piękne widoki. Tylko że w Durres na przykład morze strasznie brudne jest. Paskudne jak cholera. Więc tam, jeżeli chcecie jechać nad morze, to nie polecam. Znaczy w ogóle to sportowe miasto, wiecie, cały ten syf sportu i tak dalej, wszystko w tym morzu. No nie jest to fajne. Durres nie jest fajne. No i moja żona się na to nastawiła, bo czytała opinię o Durres, że jest to takie miasto no nie bardzo polecane do wypoczynku, no ale no. Tak wybrała i tak musieliśmy jechać. Stacja paliw, to jest fajna. W drodze na lotnisko chyba mieliśmy podobno. My tutaj sobie jedziemy prosto. Nie, teraz jedziemy sobie w prawo. Nie, no powiem wam, kurde, Albania wyszła zajebiście. Teraz jadę sobie tutaj w tym kierunku.
Muszę przyznać, że te góry to wszystko, ojej. Ja tak naprawdę te rejony, no tak jak wam pokazywałem przed chwilą na mapie, pierwszy raz widzę z wami. Wcześniej jechałem tutaj na dół, do Wlory. Ale powiem wam, no, tam nie było nic jakiegoś spektakularnego za bardzo. Ale tutaj w kierunku Tirany, no powiem wam, raczej Tirany, Boże, tutaj w kierunku, no od Tirany jak już jedziemy. W kierunku Pristina, to wygląda coraz lepiej wszystko. Powiem wam. Podoba mi się to jak cholera. Ile mamy paliwka? Paliwka mamy całkiem sporo. Spokojnie, musimy jeszcze tankować. No zobaczcie, jak mi się tu podoba. Ja pierdziu. A nie, myślałem, że jakaś ukryta droga. Ja tak mogę zwalniać czasami. Szybko. Bo chcę odkrywać te, wiecie, ukryte drogi z wami. Chcę wam je wszystkie pokazać w miarę możliwości. No bo nie oszukujmy się, ale ukryte drogi w grach SC Software robią naprawdę robotę. Przykład mojego pierwszego odcinka z American Truck Simulator. Mam tam kilka tysięcy wyświetleń. I to była jedna z najładniejszych ukrytych dróg, jaką widziałem w grach. Więc no, powiem wam, szacun. No. Ale zobaczcie, zobaczcie jakie widoki. Ja pierdziu. Coś pięknego. No co, coś pięknego, zobaczcie. Ja pierdziele. Tam rzeczka w dole, no kurde, miodzio. Bo znaczy wypaczyli się napaczyć nią. Tunel Tira. No Renia, dawaj, Renia, dawaj. Dawaj, Renatka. Nie opierdalaj się. Podobno automatyczne światła mają być, nie? W ETS-ie. Znaczy jeszcze nie oglądałem tego odcinka sobie, Seba tylko rzucił właśnie jakiś tam odcinek o automatycznych światłach. Także muszę sobie to zobaczyć. Nie wiem, czy to jest jakaś modyfikacja, czy plany SC Software. Także jak zobaczę sobie odcinek, to będę wiedział. Tylko właśnie coś tam widziałem o automatycznych światłach, w aktualizacji jakiejś tam. Nie wiem, nie wiem. Nie, ja tędy nie mogę. Kurwa, fuck. Na późno czerwone światło zobaczyłem. Dobry ziomek. Ale że za co 102 złote? Za to, że się tędy przejadę, czy za to, że przejechałem się tam? Nie macie mnie pierdolę, no zobaczcie. Sorry, że tyle przyklinam, ale no, miodzio. No to fajniście. Oj Boże, powiem wam, przeglądam sobie TikToki. Jest taka para, która pewnie kojarzycie, jak przeglądacie też TikToki, to pewnie ich kojarzycie.
Jeździli z dwoma kubikami, tam jeden chyba im zdechł już. Takim campervanem. To są ludzie, którzy mają robotę jakąś taką bardziej online, w sensie, że pracują, wiecie, przez komputer. I jeżdżą sobie kamperem po świecie. Robią, co mają robić na tym komputerku. Po czym siadają i jadą sobie dalej gdzieś w siat. No i powiem wam, zazdroszczę takiego życia. Serio. Bo no, życie mamy tylko jedno, tak? I jeżeli ktoś ma taką możliwość, to naprawdę zazdroszczę mu. Sam bym oddał wiele, żeby móc sobie tak po świecie jeździć. Na przykład to jest jeden z powodów, dla których żałuję, że no, nie pracuję już w zawodzie kierowcy. No bo wiecie, no, jeździłem trochę po Europie. Fakt, ja też wiecie, nie jeździłem w miejscach takich super dostępnych dla turystów. Ale wiecie, no ale ale miałem dużo możliwości zobaczyć Monako na przykład. Byłem w Monako, w Marsylii byłem, w Cannes byłem, więc powiem wam, no, miałem możliwość co nieco zobaczyć. No ale na przykład byłem w Rzymie, ale Koloseum nie widziałem. Byłem w Paryżu, ale wieżę Eiffla nie widziałem. Więc wiecie, no spoko, no byłem w Paryżu, ale wiecie, w Paryżu byłem bardziej na obwodnicy Paryża i jedyne co widziałem to lotnisko de Gaulle, na którym się ładowałem. To było wszystko. Więc no jako tako też nie zwiedzałem. Czekajcie, bo jestem jednej rzeczy ciekawy. Ja, to się wywraca. Patrz. No, więc też jakiegoś tam super zwiedzania nie było. No ale co nieco świata sobie zobaczyłem. Byłem w Alpach, włosków, na granicy Włoch w Francji, Brianko, te sprawy. Nie przejeżdżałem tunelem, bo miałem za wysoki samochód, więc zawsze te Alpy pokonywałem górą. Raz jechałem tam zimą i raz jechałem, raz czy dwa jechałem tam latem. Dwa razy jechałem latem. Raz zimą, powiem wam, Boże, cudownie, naprawdę cudownie. Więc no, no co, kurde, no, dałbym dużo, żeby znowu sobie tak pozwiedzać, no tylko, że wiecie, no teraz dzieciaki i tak dalej, więc no nie wróciłbym za kółko. Ja wiem, jak wtedy było, moja córa najstarsza była maleństwem i praktycznie za każdym razem, jak wracałem do domu, ona uczyła się mnie na nowo, że tak powiem. Bo zapomina o tym, że ma tatę, nie? To nie było miesiąc czasami w domu. Po miesiącu nagle przyjeżdża i obcy facet dla niej byłem. Teraz mam małego syna. Tego mam małą córeczkę. Córeczka jest niepełnosprawna, więc też moja pomoc w domu jest potrzebna.
Więc wiecie, no nie widzę tego, żebym się wybrał gdzieś na 4 tygodnie w trasę. I tyle, nie? Bo nie ukrywam, no... No moja żona miałaby problem samej sobie dać tutaj radę. Niby stop, ale ja się na tym stopie nie zatrzymuję. Jedź tym liftem. Nie, to jest polo. Więc moja żona no miałaby problem dać sobie samej radę tutaj. Tutaj, a tak wiecie, no zawsze gdzieś ta pomoc jest z mojej strony. No wiadomo, może zarobki też by były na takim poziomie, że ona by nie musiała pracować. Ale... Olać. Olać, wiecie, zawsze można sobie samemu wsiąść w auto i jechać. Jedziemy w przyszłym roku, w styczniu, czy w lutym, na 4 dni do Austrii, w Alpy. Aż tam pod granicę z Szwajcarią. Więc wiecie, no też będzie co pokazać dzieciakom. Zabiorę je w miejsca, gdzie jeździłem sobie jako kierowca. Innsbruck, Brennero, to wiecie, to jest w miarę blisko, no bo to Austria nie jest duża, więc tamte rejony to raz, dwa i się im pokażę. Więc myślę, że spoko to wyjdzie. Coś tam jednak jeszcze sobie sami pooglądamy. Kto wie, może uda mi się ich do Włoch zabrać. Zobaczymy. Szwajcaria, może też do Francji się przejedziemy. Nie wiem, zobaczymy na ile czas i urlop nam pozwoli. No ale generalnie zawsze można sobie jeszcze dużo powiedzieć. Dobra. Idziemy teraz tutaj. Ile nam jeszcze zostało kilometrów? 103. Potem ładuneczek muszę sobie znaleźć, bo ja nie chcę brać z tego samego miasta. Nie chcę brać z Skopie, bo wiecie, ja sobie ze Skopie wezmę i nie będę miał odkrytego, że tak powiem, dodatkowego miasta. Więc ja sobie robię na takiej zasadzie. Znaczy ja wam powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że ja teraz jadąc Tirany, która jest kurwa nieodkryta, czemu? Ale shit. Jadąc z Tirany do Skopie, będę miał odkryte tak jakby dwa miasta. Jak ja sobie ze Skopie wezmę na przykład do Bitoli, no to już będę miał dodatkowo odkryte jedno miasto. A tak, to ja sobie pojadę do Bitoli i z Bitoli sobie wezmę na przykład do Podgorica. I znowu będę miał dwa dodatkowo odkryte. I już wtedy cztery. Boże, kurwa, tej Tirany mnie odkryło, nie wiem czemu. Ale shit. Mam nadzieję, że mi to zaliczy. Dobrze by było. Bo jak nie, no to co ja zrobię wtedy? Ale się teraz zdenerwowałem. Napnę się do Durres. Z Durres pojadę do Tirany i odkryję tę Tiranę. To czy mi to wtedy zaliczy w tym? Kurde. Masakra. Powiem wam,
Chciałem z wami poruszyć jeden temat. Cholernie ciężki. Ale nie wiem, czy czekać to gówno. W sensie wiecie doskonale chyba o co chodzi. Chodzi o to, co się ostatnio dzieje w naszym kraju. Dla mnie to jest kurwa szok. Zaczęło się od tego nieszczęsnego Kamilka w Częstochowie, którego ojczym zakatował. Kolejne, już nawet nie wiem, które dziecko było kolejne. Potem ten wypadek na jedynce, gdzie 5-letni chłopczyk spalił się z rodzicami w samochodzie żywce. Kolejny przypadek, wypadek to był, nie pamiętam nawet jak chłopczyk miał na imię, Maurycy, czy Marcel, matko jedyna, nie wiem, ale chodzi o te przedszkole, gdzie chłopczyk się utopił w studzience, pod opieką przedszkolanek. Ja powiem wam, nie wiem, sam mam córkę, która chodzi teraz do przedszkola. I nie wiem, no ja sobie nie wyobrażam, że zaprowadzam ją do przedszkola i z tego przedszkola już jej nie odbieram. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co? Port? Odprawa jakaś linia, granica. O matko. I wiecie, no nie wyobrażam sobie tego, że ja ją zaprowadzam do przedszkola i dostaję telefon, że ona się utopiła. Naprawdę. Straszne. Kolejny przypadek. To chyba był Marcelek. Nie wiem, ja już jestem... Ja już się już gubię w tych imionach. No sorry, ja wiem, może... Jak już zaczynam temat, to może powinienem się bardziej przygotować do niego. Ale ja też nie mam pamięci do niego. Ale kolejny przypadek to jest ten chłopczyk z Poznania. Gdzie chłop 70-letni, który nie wiem, ma psychikę zjebaną. Podszedł do grupy przedszkolaków i nożem zabił chłopaczka. Poczekajcie sekundę. Dobra, jestem. Gdzie gość podchodzi do przedszkolaków, macha nożem, zabija 5-latka. Też nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że zaprowadzam dziecko do przedszkola i no już go więcej nie mam okazji zobaczyć. No i co? Kolejny zjeb 2 dni później zabija swoje dziecko, robiąc na złość, nie wiem, żonie. Nie wiem, o co tam dokładnie chodziło. Czytałem, że chciał po prostu jakieś tam zemsty na żonie, czy coś. Nie jestem w stanie pojąć tego, jak można zrobić coś takiego własnemu dziecku. Ja rozumiem chcieć zrobić żonie na złość. Oczywiście wjazd to jest, a ja sobie kurde chcę wyjechać z nim. Świetnie. I wiecie, on się chciał zemścić na żonie, no kurwa, serio? Chciał się zemścić na żonie, to mógł jej kosmetyczkę rozwalić. Co ty do mnie jebiesz? No nie wierzę w to.
już Chuj, dojadę z tym. Widzieliście? Utracono połączenie z netem, kuźwa. Ja pierdolę. Już chuj to. Dojadę sobie z tym. I tyle. Ile mi brakło? 24 kilometry mi brakły. O. No dobrze, no utracono, no to nie zapisano, no kurwa. Mać pierdolonych chuju. Chyba, że na takiej zasadzie jak wcześniej. Może jak się połączy na nowo. Tym letem. To coś to da. Kopię. O, coś tu się podziało. Lagi się podziały. O, synchronizowanie. Dobra, czyli może jeszcze się to uda uratować. No, halo! Czemu to było 8 FPS-ów? Co tu się podziało? No i... Nie wiem, powiem wam, no to co się odpierdala ostatnio w naszym kraju, to jest dramat. Ja słucham często tych, wiecie, kryminatoriów, słucham scen zbrodni, oglądam na TikToku tego gościa od Pokój Zbrodni. Teraz na Netflixie oglądałem te polskie, coś tam z tymi sprawami kryminalnymi. Moja żona do mnie z takim tekstem, że ona się boi, jak ja tego słucham, tego oglądam, bo boi się, że ja coś takiego mogę też odwalić. Nie, bez przesady. Jedziemy na czerwony. Ci o, nie widzieliście tego. Nie jestem, wiecie, psychopatą, żeby coś takiego robić. Nawet jeśli, tfu, żona by mnie zdradziła i chciałbym jej na złość zrobić, to tak jak mówię, ja bym te kosmetyki jej wszystkie porozwalał. Perfumy, nie perfumy, bym to wziął, chyba wyjebał przez okno. I w ten sposób bym jej na złość zrobił. A nie... No. Ja nie wiem, jak można skrzywdzić własne dziecko. No i oczywiście creme de la creme. Ostatnio sytuacja z Rzeszowa. Gdzie 4-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala z połamanymi kończynami i tak dalej. Rodzina miała kilka dni wcześniej założoną niebieską kartę i matka zaprzecza, aby mąż znęcał się, czy tam partner znęcał się nad nim i znaczy nad dzieckiem. A parę dni wcześniej zadzwoniła na policję, że ją katuje. No kurwa mać. I tacy ludzie mają dzieci. To jest dla mnie no niepojęte. Fakt, ja też jestem nerwowy. Ja jestem naprawdę nerwowy. I krzyknę na dziecko, no bo kurde, no kto nie krzyczy, nie? Ciężko jest naprawdę czasami nie krzyknąć. W tyłek też strzelę, nie jakoś mocno, ale gdzieś tam, wiecie, klapsa lekkiego dam. Ale też nie do tego stopnia, żeby kogoś katować, tak? No, nie przesadzajmy. Więc gdzieś tam lekki klaps jest, ale to wiecie, jest na takiej zasadzie Socha kiedyś nagrał, miał to w swoim stand-upie, może tak,
że jego matka nie potrafiła go uderzyć. I wiecie, ona go tak po tyłku bardziej głaskała niż biła. I to wyglądało tak, że on takie: mamo, przestań! No i... Ale to było w takiej bardziej formie, że wiecie, on sobie bekę z tego robił. No tu u nas jest to samo, no wiecie, no gdzieś tam w tym człowiek strzela, ale to jest takie na zasadzie takiego, wiecie... Do żony ta sam mocniej huknę w tyłek, jak wiecie... Jak się z nią wydurniam, o... Gdzieś tam, wiecie, w kuchni czy coś, nie? Oj, wie. No jak facet babę, no. Ale... Ale u nas właśnie jest bardziej na takiej zasadzie. Nie wiem, naprawdę nie wiem jak to jest, że kurwa tacy ludzie w ogóle żyją, istnieją. Też nie wierzę w to. Nie wiem, jak matka może dawać swoje dziecko tak traktować. Kurwa. Jak trzeba być zaślepionym facetem, żeby... Synchronizowanie. Pokaż lewym tak kontynuuje. Jest! Dobra. Mamy odkryte dwa. No i super. Teraz tak. Rynek pracy. Rynek zewnętrzny. Nie ma nic z Bitoli. Ej, no nie róbcie se jaj. Ja pierdzielę. I zobaczcie, jakie to jest chore. Mamy doskopię. Ile to ma kilometrów? 121. Jaki shit! Nie wierzę w to. I co teraz? No przecież do Rumunii nie pojadę. Tamte rejony już zwiedzałem. Bitola. Nie ma nic do Bitoli. Nic w Bitoli. Nie ładunku. Ale to jest chore, dlaczego nie ma z rynku zewnętrznego nic? Świata. I ta Bitola faktycznie to jest takie małe miasto, ale no kurwa, no coś powinno być stamtąd. Dobra, wiecie co? Jest tu jakiś punkt widokowy? Jest punkt widokowy nawet.
Dobra, jedziemy tu. Jedziemy tu. Chociaż powiem wam, kusi mnie jechać też tutaj. Tu może być ładnie. I tu jest punkt widokowy. Dobra, jedziemy do Bitoli. Jedziemy do Bitoli, ale pojedziemy sobie tędy. Tak, kliknąłem. A, tu mam zaznaczone. Nie. Jedziemy sobie tu. Jazda. Jedziemy sobie do tego punktu widokowego. Nawet nie wiem, ile czasu już nagrywam dla was. Nie wiem, ile czasu nagrywam. To jest chore. Tak mi się dzisiaj fajnie gada, że no nie wiem, ile czasu. Matko jedyna, no z godzinę już na pewno nagrywam. Nie wiem, ile nagrywam, to jest chore. Strasznie. No ale wiecie, zawsze tak jest, jak się już temat do gadania znajdzie, to i potem jakoś to nagrywanie leci. Człowiek nie zwraca już uwagi na to, ile nagrywa. Bo najgorzej właśnie, jak nie ma się tematu. Jak nie ma się tematu do gadania, to zawsze jest tam problem, kurde. Z nagraniem. I to się ciągnie, strasznie się ciągnie. Jak już potem na siłę trzeba temat wymyślać, no to się to ciągnie jak flaki z olejem. A czy flaki z olejem się ciągną? Dobra, nieważne. Ważne jest to, że wiecie, wtedy to się strasznie wszystko ciągnie. A jak już człowiek ma temat do gadania, no to raz, dwa, pyk, pyk i kurde, odcinek sam się kręci. Tak, jest to nowy dodatek, więc podejrzewam, że też może więcej osób go widzieć. Może ktoś tu został na dłużej. Jeżeli jesteś tu, jakimś cudem dotarłeś do tego momentu, nie zanudziłem cię, nie wkurwiłem i dalej mnie oglądasz, to zapraszam do kontaktu. Zapraszam do kontaktu przez Instagrama, którego macie w opisie. Zapraszam do kontaktu. Nie wiem, czy jeszcze jakaś inna forma może być, czy gdzieś tu jest mail podany, czy nie. W ogóle maila muszę sobie założyć takiego typowo pod YouTube'a, pod was. Może sobie założę. Nieważne. Ważne jest to, że zapraszam do kontaktu najlepiej przez Instagrama. Jeżeli macie, jeżeli nie, to możecie w komentarzu zostawić jakieś namiary do siebie. I myślę, że fajnie byłoby wspólnie jakiś odcineczek nagrać. Jakiś konwój czy coś. Wiecie, taki z gościem, taki sobie odcineczek. Kto wie, może mojego kumpla z roboty nakłonię kiedyś na wspólne granko i coś razem sobie ogarniemy. On też sobie w ETS-a gra. Tyle, że on na promocjach w tych innych pierdołach. Ja niestety nie. Nie chcę mi się w te promocje bawić, powiem wam szczerze.
Dlaczego, to już pewnie mówiłem nie raz, nie dwa, nie trzy, ale dla osób, które nie oglądały, ja mam tak rzadko czas na granie w ETS-a, że praktycznie za każdym razem, jak wychodziła jakaś aktualizacja, to musiałem aktualizować promocja. Więc uznałem, że nie, no to nie jest na moje nerwy, no bo wiecie, to jest potem na takiej zasadzie, mogę tędy przejechać, czy kurwa nie mogę? Mogę, nie mogę? Mogę. Idę i puszczę, to mi się podoba. Wiecie, no kurde, okej, pograłem sobie, pojeździłem po promocie, no i co, i co, no i chuj, nie miałem potem czasu grać. Odpalam, chcę sobie pograć i co, wyszła kolejna wersja ETS-a, aktualizacja znaczy się. Odpalam, no już niestety na promocie nie da się grać, muszę ściągnąć aktualizację. To kurwa, jaki to ma sens, raz sobie pograłem i już muszę kolejną aktualizację ściągać. Więc odpada i zostaje tylko przy podstawowych mapach i przy DLC. No sami widzicie, jak to DLC wyglądają teraz, no te DLC wyglądają, przepraszam. Wyglądają zajebiście, wyglądają obłędnie, wyglądają cudownie. Serio. I powiem wam, że ja jestem osobą, która no nie potrzebuje tych wszystkich promocji. Chociaż nie powiem po samej Polsce, żeby pojeździć. To fakt. To fakt. Okej, okay. Promoc zajebisty. Poland Rebuilding. Też. Tylko no tak jak mówię, no nie opłaca mi się to. Mam tylko taką cichą nadzieję, że w końcu SCS Software zepnie dupsko obsrane i zrobi aktualizację, przebudowę znaczy się, przepraszam, Polski i ogólnie całego tego dodatku Going East i przestaną mnie widać. No bo kurde, no to są. To naprawdę słabo wygląda. Wszystko. A to było chyba jedno z pierwszych DLC, nie? Więc w ogóle ja jestem zdania, że skoro przebudowali już te Niemcy, mogliby się spiąć i teraz przebudować tą Polskę. Opa. Nic do powie. Tyk. Ale. Mówił tępy. Ja nie przeczytałem, żeby to... Masakra. Dwa razy odpocząłem zamiast aktywować punkt widokowy. Zajebisty jestem. Ale pora taka idealna, nie? W sumie na takie widoki. To słoneczko mogło być troszkę wyżej jeszcze, czy to tak samo zachód. Ale i tak nie wygląda to źle. Taki kamieniołom tutaj mamy. Chciałem sobie wywrotkę kupić, ale powiem wam, no znajdźcie mi jakąś firmę, która jeździ po Europie samą wywrotką. Wywrotki to tak wokół komina bardziej, nie? Dobra.
Matko jedyna, co ja to odwaliłem, no? Nie miałem żadnego ładunku, nie? Nie miałem. Całe szczęście. O, matko jedyna. Aha! Okej, jeszcze się wjebałem na sam koniec. Ja pierdolę. Ja tu mam łeb jak sklep. I półki puste. Alarm nie chyba włączyłem. Jadziemy dalej, moi drodzy. Wyszło DLC, przepraszam. Wyszło DLC na naczepy Tirsana, nie? Ale powiem wam jakoś, nie wiem. Ten Tirsan taki średnio mi potrzebny. Na Wieltona, owszem, czekałem na Wieltona. I super, że Wielton wyszedł. Mi się bardzo podoba. Wieltona sobie kupiłem zaraz jak wyszedł. No ale Wielton to Wielton, no to jest nasza tutaj, już tak powiem, krajowa produkcja, krajowa firma, więc no jak sobie mogłem odmówić Wieltona, nie? Ale ten Tirsan to tak, jakieś tam tureckie czy jakieś inne tam dziwne coś, to sobie odpuszczę. No i te Feldbinder, dobrze mówię? Że jakaś tam niemiecka firma, te cysterny i tak dalej, to też sobie odpuszczę, że tak powiem. Machniemy sobie czas na 7 rano, niech jest, ładny dzień. Noc mi niepotrzebna. Gdzie my w ogóle jedziemy teraz? Bo ja to tak w sumie... Aha, do Bitoli. Zobaczymy, może jeszcze coś tam będzie. I Bitoli. Tutaj też fajnie będzie jechać, kurde, powiem wam. Mam teraz dylemat, gdzie jechać. Dobra. Pojedziemy sobie do Bitoli. W Bitoli się rozstaniemy. I co? No i następny odcineczek gdzieś tam się zacznie. Może coś jeszcze w tej bitoli wpadnie nam. No ziomek, jedziesz szybciej tym kuźwa heblem. No i Boże, no to jest jedyny minus tych krajów, że one mają bardzo mało autostrad. No i tak się kasztanimy za tymi autami, kurde no. Wiecie, no w realu też mało kto na 70 jedzie te 70. Więc to jest fajne, że aż tak tego się nie odczuwa. No ale w grze, no jak jest znak 70, to auto też idzie 70. Więc w grze to się bardziej odczuwa, myślę. Za szybko sobie wszedłem w zakręt. Nie wiem, czy też to usłyszeliście, ale mam wrażenie, że doszły piski opon. Zamknę moją szanowną gębę.
i wam pokażę. Sobie podgłośnię jeszcze Sławki. Czekajcie. No. Kurwa, doszły piski opon przy hamowaniu. Zajebiste. To tego nie wiedziałem, widzicie? No szacun, powiem wam, szacun. Dla SCS. Dobra, i teraz gdzie ja chciałem jechać? Wracać się do Tirany? Czy jechać do Bitoli? Dobra, wiecie co? Kusi mnie tu jechać tymi serpentynami. No Boże, jakoś tak. Fuck. Co ja mam biedny zrobić, no? No tak źle i tak niedobrze, no. Dobra. Witam, jedziemy. Jedziemy przynajmniej tutaj do. Do tego punktu. Jedziemy, no już pojadę tam, bo tak powiem wam, no. W jedną stronę jechaliśmy po tych serpentynkach, były piękne, cudowne. Więc myślę, że jak pojedziemy teraz po kolejnych, to znowu będzie pięknie, cudownie. I osoby, które będą oglądały ten odcinek po to, żeby sprawdzić, czy warto, uświadomią sobie, że warto i sobie kupią to DLC. Chociaż wiecie co, już tylu YouTuberów pewnie nagrało ETS-a i ten dodatek, że w zasadzie ja tutaj niewiele wam jestem w stanie wrażeń zafundować. Dobra, wyprzedzamy go. No, więc nie jestem wam wiele w stanie wrażeń zaserwować. Ale jeżeli to oglądacie, bo kogoś tam nie widzieliście, przez przypadek trafiliście, no to przynajmniej macie podgląd na to, że warto te 70 zł wydać. Ja nie żałuję, powiem wam, nie żałuję. Troszkę byłem wkurwiony, jak zobaczyłem, jak ta mapa wygląda, ale teraz powiem wam, no. Jest dobrze. Jest dobrze. I styk. Jadziemy. Ja też mam, bo tak... Kurwa, uwielbiam tak temat zacząć. Bez wiecie, bez konkretnego rozpoczęcia. Możecie się zdziwić, że ja tu cały czas mam ładną pogodę. O, może tak tu zacznę. Ale ja mam też wyłączone te wszystkie deszcze, raczej wyłączone, mam to na minimum. Ze względu na to, że ja strasznie nie lubię jeździć w takich deszczowych porach. Okropnie tego nienawidzę. I gdzie ja się tu kurwa zaźreje. Matko, jedyno i córko podła. Aha, oczywiście zjebałem znowu, jak to ja. Standardowo. No
Nie chcę już odpoczywać. Już odpocząłem dwa razy. Dziękuję. Stój. Nie stać. Więc wyłączyłem sobie wszystkie te warunki pogodowe, raczej dałem na minimum. Wszystkie te objazdy i tak dalej, to też dałem na minimum. Bo na dłuższą metę, powiem wam, miałem to ustawione tak jak było na początku. Chyba na połowie. Ale za dużo tych objazdów wszystkich było, za dużo deszczu było. Więc uznałem, że nie, koniec. Dałem to na minimum. A objazdy całkiem wyłączyłem. No bo wyobraźcie sobie, że jedziemy i nagle tu jest droga zamknięta teraz. Bo tak też mogło być. Nagle tu jest droga zamknięta i teraz jedź, człowieku. Myślę, jakby była jakaś alternatywna droga. No nie. Nie ma alternatywnej drogi, nie ma tu żadnego takiego przeskoku. Tędy. Musisz wracać. Tu, jechać tu i jeszcze nie daj Boże, tu po drodze gdzieś wypadek będzie, nie? I objazd. Dlatego uznałem, że te wszystkie takie zdarzenia losowe w tej grze nie mają kompletnie sensu i trzeba się tego pozbyć w chuj. No bo tak naprawdę nie ma tylu dróg. Kurwa mać. Widzieliście to? Chciałem go wyprzedzić, to przyspieszył. Wjechałem za niego, przyhamował. No więc powiem wam tak, jest bardzo mało dróg alternatywnych w tej grze, żeby te zdarzenia losowe mieć włączone. Więc mówiłem, że nie, tego nie warto stosować. Ja sobie to w cholerę wyłączę. Dobra, kamera zewnętrzna. Bo to ona w tym momencie będzie największą robotę robić. Ale powiem wam, tam ładniejsze widoki były. Nie powiem, tu też te góry ładnie wyglądają. Ale w dół już bardziej takie miasta widać, nie? No tu takiego wow nie ma. Chociaż no źle nie jest. Źle nie jest. Nie umiem się doczekać wjazdu na Chorwację. Myślę, że Chorwacja tutaj chyba największą robotę będzie robiła. Zobaczymy. Póki co. Będziemy sobie wszystko po kolei odkrywać. Powolutku. Po kolei. I tyle. Każdy kraj z osobna sobie zjeździmy. A ja. Matko jedyna. Bo ja wam podziwiam ludzi, którzy grają na klawiaturze. Ja powiem wam, że teraz miałbym problem wrócić do klawiatury. Serio. Bo... No nie wyobrażam sobie. Serio. Fajnie sobie jest tak pojeździć na kole kierownicy po tych wszystkich tutaj serpentynkach. A wiecie, no wracać do klikania po tych guziczkach, kuźwa. Już nie ma takiego wow z tego wszystkiego, nie ma takiej radości z tej gry.
Ja powiem wam, że w zasadzie symulatory to ja zacząłem odkrywać na nowo dzięki kierownicy. Bo wcześniej grałem na klawiaturze. No i swego czasu, wiecie, no już tak chciałem kierownicę. Chciałem kierownicę, taką, wiecie, najprostszą, byle mieć kierownicę. Byliśmy z moją żoną w Auchan i kupiłem sobie, no ja wiem, to chyba z Esperanzy była. Wiecie, kierownica ta taka. Promień skrętu, nie wiem, tam 90 stopni. Chyba. No i wiecie, no taka bez szału kierownica, nie? Generalnie wiecie, nie wiem, pół obrotu tej kierownicy, tam jedna trzecia obrotu, to w grze to było, wiecie, była prawie 360 stopni, nie? No ale już człowiek, wiecie, już, no mimo tego, że to jeszcze nie było to, to już człowiek dużo lepiej się czuł, jak sobie na tej kierownicy jeździł w tej grze. O, matko jedyno, co tu się dzieje? Jakie lagi? 4 FPS-y, co? SCS, co wyście tu zrobili? To jeszcze nie było to, ale już człowiek miał jakąś taką większą radość z tej jazdy. I pamiętam, że wtedy katowałem ATS-a, bo na tamtej kierownicy lepiej jeździło się tymi amerykańskimi ciężarówkami niż tymi europejskimi. Gdzieś tam ta, wiecie, fizyka jazdy na tej kierownicy lepsza była właśnie w tych amerykańskich niż w tych europejskich. No i od takiej kierownicy zaczęła się moja przygoda z kierownicami. No i wiecie, no, miałem kierownicę, ale dla mnie to był taki niedosyt, takie, no, chciałbym coś więcej, nie? Ja pamiętam, że byliśmy wtedy na wakacjach w Turcji. To był grudzień. Bo to było pierwszy raz chyba, jak byliśmy w Egipcie. Tak mi się coś wydaje. Pierwszy czy drugi? Nie, to był pierwszy raz w Egipcie. Tak, bo żona była w ciąży, jak byliśmy w Turcji. Byliśmy w Egipcie w marcu, a w grudniu pojechaliśmy do Turcji. Pojechaliśmy. Matko jedyna, jeden FPS. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zaraz to wybuchnie. 33 FPS-y. No. No i tak ten grudzień był, to było przed świętami i tak wiecie, tak sobie siedziałem, myślałem, kurde no, prezent bym sobie zrobił, nie? No i wszedłem na MediaMarkt. I zacząłem sobie oglądać kierownicę. No i padło na G29. Cyk, 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 szybciutko, w wratach sobie ją wziąłem. No i co? No i wróciliśmy do chaty. 2 dni później, bo to było pod koniec naszego wyjazdu. 2 dni później, pyk. Paczku macie już było dostępne. Odebrałem. Moja żona oczywiście będzie wiedzieć. Po co ci to? Na co ci to? Tyle pieniędzy. Masz kierownicę. No tylko, że jak sama usiadła i zobaczyła, jak ta kierownica działa w porównaniu do tamtej, no to uznała, że faktycznie
nie ma o co się rzucać. Dobra, moi drodzy. Tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcineczek. Byliśmy już tu raz dzisiaj. Zrobiliśmy sobie taką pętelkę fajną. No i co? No i tyle, no, moi drodzy. Tapnę się teraz do Skopie. O ile tam nie, można się gdzieś tapnąć. Można się tapnąć. Jest tu jakiś serwis? Jest, tutaj serwis jest. I co? No i będziemy sobie dalej zwiedzać Bałkany. No. Że już troszkę mamy tutaj odkrytego. No, jeszcze mamy co tu jeździć. Tutaj ta Chorwacja, ten Split, kurde. Zadar. Rijeka. No, tu może być fajnie. Tu może być fajnie, tu będzie fajnie. No i nie wiem, czy teraz, kurde. Troszkę wam powiem, jestem taki zmieszany w tym wszystkim. Nie wiem, czy się nie tapnąć tutaj do Rumunii, czy nawet do Austrii. I od Austrii sobie tego zwiedzania nie zacząć, wiecie? Tutaj do tego Mariboru. Albo do tego Triestu. Nie wiem. Dobra, moi drodzy. Na razie temat olejemy. Co będzie, to będzie. Zobaczymy. Ja w każdym razie się z wami żegnam. No i co? To zobaczcie w kolejnym odcinku. Cześć.